Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się tabletem. Będzie to tablet firmy Archos, firma testowana już przeze mnie na łamach portalu wideotesty.pl, a będzie to model 80 Helium 4G, czyli tablet z LTE. Zapraszam do oglądania. Archos 80 Helium 4G, tak jak powiedziałem na wstępie, budżetowy tablet, ale z funkcją 4G, czyli nie tylko możemy włożyć tutaj kartę SIM i korzystać na przykład z 3G, 3 powiedzmy HSPA+, ale już właśnie z 4G. Zajmujemy się tym tabletem, ponieważ cena tabletu nie ma przekraczać 800 zł, więc wydaje mi się, że jak za ten sprzęt z funkcją LTE, nie jest to też cena wygórowana. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale zanim zaczniemy, oczywiście rozpoczniemy od mojego rozpakowania tutaj naszego tabletu. Co znajdziemy w zestawie? Niewiele. Oczywiście znajdziemy uproszczoną instrukcję obsługi, choć sama instrukcja jest dość opasła. Dokładnie, papierologia, kabel do samego komputera i do samej ładowarki. Ładowarka jest tutaj z dwoma przejściówkami. Tak mniej więcej wyglądałby zestaw naszego Heliosa, no ale może przejdźmy właśnie do samego tabletu, bo to jest najważniejsze. Tak jak już możecie tutaj zauważyć, 8-calowy tablet, 8 cali, tutaj zrobiony panel w technologii IPS-owej, jednak nie w jakiejś tam, można powiedzieć, już super rozdzielczości. Rozdzielczość tego ekranu wynosi 1024x768 pikseli, co przy 8 calach daje jakieś 160 pikseli na cal i to już niestety widać. Chyba każda rozdzielczość tego typu dająca tylu właśnie pikseli na cal, no nie jest, można powiedzieć, rewelacyjna i gołym okiem już niestety widać w niektórych miejscach piksele. Tak mniej więcej by się prezentował ekran, choć trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka wygląda całkiem przyzwoicie i jeżeli chodzi o sam pulpit, to naprawdę tutaj nic nie razi. Ten IPS-owy ekran świeci dość fajnie i dość przyzwoicie, jak to IPS. Jak wiecie, jestem też zwolennikiem ekranów IPS-owych i trzeba przyznać, że tak już odchodząc właśnie od recenzji tego tabletu, coraz więcej smartfonów czy tabletów właśnie jest zrobione w tej technologii, ponieważ jest tania i jest dobra. Co innego AMOLED, który zawsze był drogi, ale też jak wiadomo ma swoich zwolenników. Co jeszcze? No przede wszystkim wygląd. Archos wykonany jest tutaj z aluminium, połączony aluminium z plastikiem. Tył mamy właśnie tutaj aluminiowy, tak jak możecie tutaj zobaczyć. No i tutaj dookoła jest plastik. Jeżeli chodzi o klawisze, może Wam tutaj przybliżę i wejścia. No mamy tutaj wejście słuchawkowe, jak możecie zobaczyć, kabel, wejście na kabel micro USB, mikrofon, ciszej, głośniej, włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj oraz przycisk reset, jakby nasz tam tablet się zawiesił, choć nie zdarzyło mi się jeszcze. Też po to są te przyciski, ponieważ bateria też tutaj nie jest w żaden sposób wyciągana. Mamy tutaj baterię o pojemności 3500 mAh. Tutaj jest jeszcze taka klapka, też plastikowa. No i tutaj właśnie znajdziemy wejście na kartę SIM i wejście na kartę SD do 64 GB. Sam tablet posiada 8 GB wbudowanej pamięci. Cóż możemy powiedzieć dalej? No przede wszystkim zajmiemy się specyfikacją tego tabletu. Tablet Archos 80 Helium 4G posiada czterordzeniowy procesor. Jest to czterordzeniowy Qualcomm SMM 8926 o taktowaniu 1,2 GHz, jednak oparty na samym korteksie A7. Co ciekawe, posiada tutaj
posiada procesor graficzny Adreno 305, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o specyfikację i taką rozdzielczość ekranu, nie wypada to najgorzej. Wiadomo, im mniejsza rozdzielczość ekranu, tym lepiej ten sprzęt działa, tym bardziej na 4 rdzeniach, no i dodatkowo jeszcze te 1 GB pamięci RAM, no i stąd też nie dziwi wynik 17 tysięcy punktów w benchmarku AnTuTu. I to faktycznie, jeżeli chodzi o sam system, nie ma żadnego problemu z samym działaniem. Działa wszystko znakomicie szybko i też jakichś specjalnych ścinek tutaj też nie zauważymy. Więc można powiedzieć, że prócz tego, że LTE, to jednak procesor Qualcomma jak najbardziej tutaj się sprawdza. Do tego ten 1 GB pamięci RAM i Adreno 305, więc wydaje mi się, że jak za tą cenę, specyfikacja nie jest oczywiście najgorsza, więc po minusie, jeżeli chodzi o sam ekran, a przede wszystkim rozdzielczość, nadchodzi taki, można powiedzieć, plus w postaci samej specyfikacji. Tak to mniej więcej by wyglądało. No i może przejdźmy do samego LTE, bo to jest właściwie cały ten clue tego tabletu. Pozwoliłem sobie zakupić kartę firmy Play. Tutaj będziemy testować nasz tablet, jeżeli chodzi o prędkość, jak te LTE właściwie działa. Do tego też ściągnąłem program Speed Test. No i zobaczmy, jest godzina 23:05. No i idzie 13-14 megabitów na sekundę, jakiegoś, można powiedzieć, szału nie ma. Rzadko się zdarza, że wysyłanie jest szybsze niż pobieranie, no ale to jest LTE, czyli można powiedzieć, że samo wysyłanie danych, powiedzmy, na poziomie 14-15 megabitów na sekundę jest całkiem realne, no ale jeżeli chodzi o pobieranie, liczyłem na prędkość rzędu, powiedzmy, 50-40 megabitów na sekundę, ale oczywiście mój pomiar nie jest jakoś super dokładny. Wiadomo, że w jednych miejscach LTE działa, powiedzmy, z prędkością 20-30 megabitów na sekundę. Tutaj działa akurat w moim miejscu zamieszkania 14. Tutaj też możecie zobaczyć ikonkę. Dokładnie, żeby mi ostrość ładnie 4G, jeżeli zobaczycie, bo i nie zobaczycie. O, dokładnie. Więc jak najbardziej LTE działa. Co jeszcze? Może system operacyjny. Nie mamy tutaj Androida najnowszego 4.4, jest to Android 4.3, praktycznie bez żadnej nakładki producenta. Dodano tylko kilka aplikacji. Sam Archos dodał kilka aplikacji, przede wszystkim muzykę. Może przy okazji zobaczymy, jak to gra. Mamy ustawione na maksa. Oczywiście jedna zaślepka. To jest zaślepka do zaślepki, można powiedzieć. Działa tu tylko jeden głośnik, czyli głośniki nie są w systemie stereo. Właściwie głośnik. Trochę cicho, ale teraz już troszeczkę głośniej. W miarę czysto. Może coś ostrzejszego da się. Głośniejszego. I tak to mniej więcej gra. Całkiem przyzwoicie, w miarę czysto. Nie ma jakiejś, można powiedzieć, tragedii. Dokładnie. Oczywiście tutaj też mamy aparat, 2 megapiksele z przodu, z tyłu mamy 5 megapikseli, aczkolwiek, tak jak mówię, w tabletach aparaty nie są jakieś, można powiedzieć, nie jest to motyw przewodni, jeżeli chodzi o tablety. Jeżeli jest aparat dość dobry, no tutaj jest po prostu takiej średniej jakości, to jest. Jeżeli nie ma, to też się nic nie dzieje, można powiedzieć. Tablet służy mniej więcej do pracy, do przeglądania tego internetu. Może wejdźmy właśnie w internet, może wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Oczywiście zdjęcia, które tam sobie wrzucę, będziecie mogli zobaczyć na portalu wideotesty.pl, gdzie serdecznie zapraszam. No i tutaj możecie już zobaczyć, strona wczytała się momentalnie.
Jednak co LTE, to LTE, trzeba przyznać. Przy normalnym moim Wi-Fi, jeżeli testuję tutaj jakieś, powiedzmy, smartfony czy tablety, no to działa to zdecydowanie gorzej tutaj, o wiele, wiele szybciej. Właściwie tylko klikamy na jakiś link i już to wszystko działa. Sami zresztą możecie zobaczyć. Może wejdźmy jeszcze w jakiegoś linka. Nie ma absolutnie żadnych problemów. Tak samo jeżeli chodzi o multitouch, czyli internet, w miarę łatwo idzie przeglądać i w miarę komfortowych warunkach, że tak powiem. Co jeszcze? Oczywiście jeszcze wracając do systemu, mamy tutaj dużo wątków DLNA, czyli możemy nasz ekran wyeksportować na inne urządzenia. Mamy do tego też programy, mamy menadżer plików, mamy monitor systemu. Niekiedy, no niestety też ten system Android nie został do końca przetłumaczony i to niestety zawsze będę producentom wypominał. Jesteśmy w Polsce i powinno być wszystko ładnie przetłumaczone. Co jeszcze tutaj mamy? Quick Suite. Telefon, oczywiście możemy telefonować z tego tabletu jak najbardziej. No i kilka gier, może też wrzucę jakąś gierkę. Jednak przy czterech rdzeniach i tym Androida 305, no to raczej nie powinniśmy mieć problemów z grami, nawet takimi troszeczkę bardziej wymagającymi. Ale woli ścisłości. No i zobaczmy, jak się gra. Zagrajmy sobie w coś. Oczywiście w takich grach 2D, no, pokroju 3D, jak najbardziej da się to robić. I tak jak powiedziałem, przy takiej rozdzielczości i przy takiej mocy, jeżeli chodzi o specyfikację, no, nie ma absolutnie żadnego problemu z graniem. Dokładnie. No i tyle, pograliśmy troszeczkę, muzyka jak najbardziej. Widzimy, że internet też śmiga, więc tutaj może trochę podsumowania. No z plusów, no to oczywiście te całe 4G LTE. No nie ma wątpliwości, że przy tej cenie sprzętu, jak na lekarstwo, już nie wspomnę, że są tablety z 3G, z wejściami na kartę SIM, czyli do internetu normalnego, mobilnego, a tutaj jak najbardziej mamy LTE. Oczywiście te LTE możemy też podzielić na inne urządzenia, czyli to może też zastępować router. Ciekawe, jak on by się sprawował w takiej roli. Plusem na pewno też jest w jakiś sposób specyfikacja, czyli procesor Qualcomma i 1 GB pamięci RAM i ten wspomniany przeze mnie procesor graficzny. Z minusów zdecydowanie ekran i rozdzielczość tego ekranu w stosunku do wielkości. Wykonanie dość wtórne, aczkolwiek dobrze spasowane. Bateria 3500 mAh, więc też spokojnie powinien tablet działać przy normalnym i działa przy normalnym korzystaniu około 2 dni. Aparat i multimedia same też dość przeciętne, nie daje tutaj plusów ani minusów. Urządzenie oczywiście dość średnie, aczkolwiek ocena 3 jak najbardziej się należy. Oczywiście fajnie by było, gdyby był troszeczkę większy ekran, no ale przy oczywiście też większej rozdzielczości ekranu, no ale to jest taka klasa właśnie tabletów, więc wydaje mi się, że warto przyjrzeć się temu urządzeniu, jeżeli szukacie czegoś właśnie z najnowszym LTE, które już w naszym kraju jest praktycznie dla wszystkich, niemalże dla wszystkich dostępne. Dzięki za oglądanie, polecam kanał wideotesty.pl. Co wy sądzicie o tablecie Archos? Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału, zapraszam na recenzję pisaną na stronę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!